Zaczynałam właśnie od sznurków, które ciągle mi się super sprzedają. To był mój, można powiedzieć, pierwszy produkt. Słuchaj, tej kurtki ci nie oddam, z nią nie wyjedziesz, Anusia. Jak ślicznie tutaj i to rzeczy piękne, nagrodzone, nasze polskie. Zobaczcie, jaki ja mam tył. No, rewelacyjnie w tej bluzie, prawda? Wyglądasz. Możemy wyglądać nowocześnie, młodo, szykownie i wygodnie. A to wszystko dzięki. O! Dziękuję bardzo. Kto by przypuszczał, że się spotkają kiedyś moje sznurki, które ja wyhaczyłam dzięki mojej koleżance i laureatka konkursu Ewy Mingen na najlepszego projektanta młodego w Polsce. Ania Sienica z nami. Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć, Anusiu, to jest po prostu, jestem tak zachwycona tym, że ty do nas przyjechałaś, bo naprawdę ja po każdym programie, w którym mam te sznurki, mam dziesiątki pytań, skąd je biorę. Do tej pory podawałam stronę Ekoszale, prawda to? Tak. I to byłaś ty. To byłam ja. A dzisiaj masz nowiusieńką, świeżą markę, która ma śliczną nazwę Naszani. Naszani, dokładnie. Musiałam troszeczkę zmienić nazwę, ponieważ zaczynałam 10 lat temu. Otworzyłam moją firmę i zaczynałam właśnie od sznurków, które ciągle mi się super sprzedają, ciągle są na topie. Myślę, że połowa sprzedaży to jest dla nas. Zaczęło się od sznurków. Zaczęło się od sznurków. To był mój, można powiedzieć, pierwszy produkt. I to jest twój pomysł. Tak, to jest mój pomysł. I to robiłam, no mówię, już robię od 10 lat. Później troszeczkę firma zaczęła mi się rozwijać. Więc stwierdziłam, było coraz więcej pytań od klientek, czy może jakieś ubrania, może jakieś sukienki. Ale pojawiły się oprócz sznurków też ciekawe szale, zamotki. Tak. Generalnie była przewaga galanterii, prawda? Była przewaga galanterii. Później wyszłam na oczekiwania klientów, także wprowadziłam sporo ubrań. No i musiałam zmienić nazwę, ponieważ jeżdżąc po targach modowych, każdy mnie się pytał, dlaczego Ekoszale, skoro sprzedaje kurtki, skoro sprzedaje bluzy. Więc w tamtym roku zmieniłam nazwę na Naszani. Jest to nazwa od moich dwóch córek. O! Nataszy i Niny. Taki zlepek. Także to jest moje, można powiedzieć, trzecie dziecko, moja firma. No tak. Dostałaś duże wsparcie na skutek wygrania tego konkursu, żeby tą firmę rozwinąć, tak? Tak. To się stało, wysłałam zgłoszenie wiosną. I tutaj może by koleżanka pokazała. No właśnie, bo pokażmy na żywo, co wygrało. Ania. Co wygrało? To są inne kolory, ale to jest ten sam model, który wygrał i który chwycił za serca wszystkich. I klientki Ewy Mingę i całe Allegro. I to jest, zobaczcie. Tak, to się nie odwracaj, bo tu chodzi o tył płaszcza, a nie o twój przód. Proszę. Każdy płaszcz jest uszyty z 100% bawełny drapanej. Do tego naszywany jest tutaj print na plecach i na wewnętrznej stronie, oj, przepraszam ciebie, na wewnętrznej stronie kaptura. Ten płaszcz jest długi. Długi, gdyż ja osobiście uwielbiam długie kurtki, długie płaszcze. Suwaczek też jest bardzo ciekawy, też chciałam zaznaczyć, że jest rozsuwany góra-dół, także wchodząc do samochodu można sobie do góry podciągnąć suwak i nie ma problemu super z... Kieszenie. I tak, pojemne Dobre. Kieszenie. Super, duże, może Ania Barzowska nasza się przekona do innego koloru niż czarny. No pięknie wygląda. Prawda? Piszcie Ani, czy powinna chodzić w tym kolorze. No i do tego sznureczki idealnie pasują. A ja chciałam powiedzieć, że mam na sobie bardzo fajną przeciwdeszczówkę. To jest impregnowane. Na mnie to jest wszystko dobre i no troszeczkę tutaj muszę mieć, tak. Mhm. I inny rozmiar. Bardzo fajna kurtka. Ale laureatami konkursu są ten pomysł. Tak. A tam masz kurtkę, pokaż no mi. Ja założyłam, słuchajcie, bluzę? Tak, tą. Ja założyłam na swoją sukienkę, słuchajcie, cokolwiek gładkiego, czarnego, żeby nie stracił się wzór. Wzięłam tą bluzę. Ta bluza nazywa się... Ona jest bardzo duża, bardzo obszerna. Tak. Fajowa. Jest... Ona też ma tył dobry? Dobry, proszę. Tak. Jest... Ma coś z tyłu? Ma z tyłu print. Uszyty z czterech kafelków w maki.
Tak? Śliczny print. Taki sam jak w kapturze. Bo ja nie widziałam tyłu. Na dole guma i to tak fajnie takiej figury nadaje. Tak, bombeczkę robi, tak, słuchajcie, więc tak, to tak, bardzo tak, ładnie, bardzo no. ładnie, bardzo ładnie robi. Ta, słuchaj, tej kurtki ci nie oddam, z nią nie wyjedziesz, Anusia. Dziewczyny, ale ja chciałam wam powiedzieć, że Ania również ma wspaniałe komplety, czapek, szalików, zamotek. Pani już dziękujemy. O, tutaj, o chyba, że... Tutaj mamy, a chcesz przymierzyć? Tak. To przymierz. Nie mogę przymierzyć. Jak ci jest w czaperce? Ładnie, bo mi to nie bardzo. Nie to bardzo. Jest komin. To jest komin tuba. Bardzo fajnie mi teraz schodzą. Też uszyto oczywiście z polskiej dresówki. Print od spodu można nosić na dwie strony, tak? Dwustronny. Tak samo to czapka jest dwustronna. Uważaj na makijaż. Proszę, może sama załóż. Słuchajcie, wspaniałe rzeczy. Zaraz się dowiemy, jakie są ceny tego wszystkiego. I teraz czapeczka do tego. Zobaczcie, jak ładnie. To sobie mam dużą łóżkę, dużą głowę. O, o. Jak ślicznie tutaj i to. I to można nosić na dwie strony. To jest też bardzo wielu kolorach, bo tu bardzo na przykład wielu. Jest przepięknym tak, różu. Tak. Ja chciałam wam powiedzieć, że nie pytajcie się mnie więcej o sznurki. www.naschani.pl. Tam sznurków w kategorii dodatki macie skolko ugodno. A teraz powiedz nam, Anusiu, jak my możemy u ciebie to zamawiać? Bo ty masz w sklepie produkty gotowe. Tak? Tak, mam produkty. Jakie są ceny? Ceny są, jeżeli chodzi o zamotki, to jest około 50 zł. Tylko że ja przyszykowałam też rabat, tak, dla wszystkich, tak, z kodem. Także będą zamotki tańsze. Jaki jest rabat dla nas? 25%. Jaki kod? Babcia. Kod babcia, bo to zawsze producenci kod wybierają. Kod babcia. 25% rabatu na zamotki, a zamotki są około 50 zł, więc dziewczyny, nawet na prezenty, czy można sobie kilka kolorów. Do kiedy mamy ten rabat, Anusiu? Do 27, czyli pełny tydzień. Szybciutko. Tydzień rabatu, dziewczyny, ogarniać się przed w temacie. Świętami myślę, że jeżeli chodzi o ten produkt, to super upominek, ale chciałam też zaznaczyć, że na wszystkie produkty jest minus 25%. Czyli na płaszcze i kurtki na też. Na płaszcze i kurtki też. Czy możemy pokazać ze strony naszej Ani.pl Zbyszku, płaszcze, bo tutaj był jeden płaszcz na Ani, kurtka na mnie, ale ja bym chciała pokazać ze strony. Tak. Zobaczcie, jakie one są piękne. Koszt normalnie jest 399, tak, no ale mamy 25% rabatu przez tydzień. Mamy jeden płaszcz konkursowy. Ale ja na razie nie wiem, jak ten konkurs będzie wyglądał, więc konkurs na płaszcz Ani zostanie ogłoszony kiedy indziej, bo musimy ustalić, jak ten konkurs będzie przebiegał. Ale dziewczyny, mamy 25% rabatu na wszystko, co jest w sklepie na szani.pl do 27 listopada. Rzeczy piękne, nagrodzone, nasze polskie, nasza projektantka, mało tego, nasza producentka. To nie jest tak, że Ania to zleca za granicą. No nie. Opowiedz mi, jak to wygląda. Jak widać było na filmie, ty sama też szyjesz, tak? Sama też szyję. Aktualnie zatrudniam 7 osób. Zaczynałam od 2. Po tym całym zwycięskim konkursie jednak musiałam to wszystko przyspieszyć i zatrudnić kolejne osoby. Póki co znajdujemy się w niewielkiej pracowni, ale radzimy sobie, tak? Mamy pełne wyposażenie szwalni, mamy wspaniałe krawcowe, mój zespół jest w ogóle fenomenalny. Pozdrawiamy go, jak rozumiem. Tak, pozdrawiamy serdecznie. I działamy, tak? Także nawet jak czegoś zabraknie na magazynie, my to sukcesywnie doszywamy, tak? Także to jest na bieżąco. Na bieżąco mamy materiały, kroimy i szyjemy. Fantastyczne, po prostu ja się zakochałam w tym, że to jest robione przez ciebie, tworzone przez ciebie, szyte przez kobiety sympatyczne, pełne serca, z fajną energią, ale czy jeżeli my miałybyśmy jakieś swoje
takie prośby rozmiarowe, bo jesteśmy na przykład niższe, ale grubsze. Mhm. Czy jesteś w stanie nam również to dopasować, jakbyśmy chciały sobie sprawić taką kurtkę czy płaszcz? Jestem w stanie, tylko wtedy od razu zaznaczam, że jest troszeczkę dłuższy czas oczekiwania, ponieważ jest to indywidualne zamówienie, ale można równie dobrze. Komuś się podoba czarna bawełna, ale na przykład chce mieć tutaj coś z zielenią. Także można łączyć Czyli ze wszystkimi nawet printami. Ten wzór zmienić. Można zmienić, z tym nie ma problemu. I dostosować rozmiar. Tak. My to szyjemy, ja jestem obecna w pracowni cały czas, także to nie jest gdzieś zlecane. Także można sobie Dlatego można to jest sobie bardzo wybrać. Ważne, wiesz, bo my mamy różne, jakby w okresie menopauzy pojawia nam się różny poziom deformacji i czasami te deformacje nie jest łatwo ubrać. W związku z tym zobaczcie, u Ani, jak będziecie chciały mieć na przykład długi płaszcz, ale jesteście niziutkie, to również Ania może wam to dopasować. Albo jesteście wysokie, bardzo szczupłe, co gorąco polecam wszystkim. Można Też przedłużyć, Ania nie ma problemu. Może dopasować. Więc kochane, 25% rabatu do 27 listopada. Bardzo dziękujemy Aniu, że nam ten rabat dałaś. 10 zamotek do wygrania. I jeden płaszcz u Ani do wygrania, ale ja wymyślę jakieś zadanie, które będzie trzeba wykonać, żeby ten płaszcz wygrać. Dokładnie. Czyli co? www.naschani.pl Tak. I dziewczyny, jesteśmy po prostu ubrane. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki ja mam tył. No, rewelacyjnie w tej bluzie wyglądasz. Bluza jest moja, nie oddaję ci jej. Zamotki do wygrania, a my, Aniu, dziękujemy ci bardzo za to, że przyjechałaś do nas z tymi prezentami. A tu jeszcze powiedz, masz spódnicę, tak? Jeszcze zanim zakończymy. Tak, mam spódnicę. Spódnice no właśnie. Też. Teraz to modne tak jest. Bardzo, w ogóle byłam bardzo zszokowana, że jest takie zainteresowanie, naprawdę. Klientki non-stop kupują te spódniczki. No wzięłam bo jest najbardziej teraz moda. Wiodący print, tak? Czyli te maki. Spódnica midi. O matko, jaka fajna. Tak, one tak, są tak. rozciągliwe. One są rozciągliwe. One tak wyglądają mało, ale słuchajcie, ja w nie bym weszła spokojnie tu w tą spódnicę. Tu specjalnie większy rozmiar uszyłam. Tutaj ale jest spoko. Rozmiar emeczka. Od XS-ek do XXL-ek szyjemy. To ja tę spódnicę też poproszę. Dobrze. Będę w niej w przyszłym tygodniu, słuchaj, zaczekam na piękna. No, super. Przepiękna. Wygląda. Słuchajcie, wejdźcie na stronę, tam naprawdę jest dużo pomysłów designerskich Ani. Możecie same sobie poskładać też te płaszcze w kolorze i w tym princie z tyłu. Spódnice, czapki, kominy, zamotki, co tylko chcecie, zarówno na upominki, jak i dla siebie. Możemy wyglądać nowocześnie, młodo, szykownie i wygodnie. A to wszystko dzięki laureatce konkursu projektanckiego Ewy Minge, naszej Ani Sienickiej, marka Naschani. A w ogóle to ja odkryłam twoje sznurki i za to poproszę mi podziękować i dać mi buziaka. O! Dziękuję bardzo. Anusiu, dziękuję za zaproszenie. Zawsze jesteś mile widziana, trzymamy kciuki za dalszy rozwój i już szukaj miejsca na większą pracownię po tym programie. No dzięki. Thank you.